Krótka historia PEW. Europejska Wspólnota Zielonoświątkowa PEW została utworzona w 1987 roku podczas Europejskiej Konferencji Zielonoświątkowej PEW w Lizbonie, Portugalia, jako połączenie dwóch nurtów. 1. EPW – Europejska Wspólnota Zielonoświątkowa, które rozpoczęło się w 1966 roku w Rzymie, Włochy, rozwijając się w coroczne braterskie spotkanie przywódców zielonoświątkowych w całej Europie, pod przewodnictwem nieżyjącego już pastora Erika Dando, Wielka Brytania, później następcą został pastor Reinhold Ulonska, Niemcy. 2. Konferencja Europejska PEC, Zielonoświątkowa Konferencja Europejska, która rozpoczęła się w 1969 roku w Nychem, Szwecja, z inicjatywy pastora Lewiego Petrychusa, Szwecja, który mianował pastora Jakoba Zopfi, Szwajcaria, przewodniczącym trzyletniej konferencji PEC odbywały się od tego czasu w wielu europejskich miastach. Zarząd PEF nosi nazwę prezydium, a walne zgromadzenie co 3 lata wybiera jego przewodniczącego i prezydium oraz powołuje przedstawicieli regionalnych. W 2005 roku PEF przyjął konstytucję i uzyskał prawne uznanie w Belgii jako międzynarodowe stowarzyszenie non-profit. W tym samym roku PEF otworzył swoją siedzibę główną w rejonie Brukseli, a pastor Daniel Costanza Belgia pełnił funkcję pełnoetatowego koordynatora i dyrektora wykonawczego PEF od 2013 roku. W ciągu ostatniej dekady, w świetle wielkich duchowych potrzeb Europy, PEF wzmocnił swoje wysiłki ewangelizacyjne, mobilizując młodych ludzi z całej Europy do ogólnomiejskich ewangelizacji w stolicach dużych miastach Europy. Po Helsinkach 2000 i Berlinie 2003 akcje informacyjne Impact odbyły się w Brukseli 2006, Oslo 2007, Madrycie 2008, Wiedniu 2009, Sztokholmie 2010, Budapeszcie 2011, Luksemburgu 2012. Palermo 2013, Bratysława 2014, Lugano 2015, Skopie 2016, Czarnogóra 2017, Kosowo 2018, Alpy 2019 i Francja 2022. 1987 do 2001 pastor Jacob Zopfi, Szwajcaria Zopfi. 2001 do 2013 pastor Ingolf Elsel, Niemcy Elsel. 2013 do 2016 dr Arto Hamalainen, Finlandia SR0 podkreślenie 4531. 2016 do 2022 pastor Pelhorn Mark, Szwecja. Dr Marek Kamiński, Polska 2022 obecnie. Prezydium NFE 2022 do 2025 funkcjonariusze. Przewodniczący Marek Kamiński, Polska. Wiceprzewodniczący Friedhelm Holfwi, Niemcy. Sekretarz Wiktor Pawłowski, Mołdawia. Skarbnik Dirk Glaser, Niemcy. Wyznanie wiary. Wierzymy, że Biblia jest natchniona, jedyne nieomylne, autorytatywne Słowo Boże. Wierzymy, że istnieje jeden Bóg, odwiecznie istniejący w trzech osobach, Ojciec, Syn i Duch Święty. Wierzymy w bóstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, w Jego dziewicze narodziny, w Jego bezgrzeszne życie, w Jego cuda, w Jego zastępczą i odkupieńczą śmierć przez Jego przelaną krew, w Jego cielesne zmartwychwstanie, w Jego wniebowstąpienie po prawicy Ojciec i Jego osobisty powrót w mocy i chwale. Wierzymy, że dla zbawienia zgubionego i grzesznego człowieka absolutnie niezbędne jest odrodzenie przez Ducha Świętego przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wierzymy w chrzest wierzących przez zanurzenie w wodzie według Pisma Świętego. Wierzymy w chrzest w Duchu Świętym z dowodami mówienia innymi językami, gdy Duch wypowiada słowa oraz w działanie duchowych darów i posługi. Wierzymy w posługę Ducha Świętego, przez którego zamieszkiwanie chrześcijanina może prowadzić pobożne życie. Wierzymy w zmartwychwstanie zarówno zbawionych, jak i zgubionych, ci, którzy są zbawieni do życia wiecznego i ci, którzy są zgubieni do zmartwychwstania na potępienie. Wierzymy w Kościół Jezusa Chrystusa i w jedność wierzących. Wierzymy w praktyczne zastosowanie wiary chrześcijańskiej w codziennym doświadczeniu i potrzebę służenia ludziom w każdej dziedzinie życia. Sieci. Europejska Misja Zielonoświątkowa, PEM, strona internetowa, www.pem.pif.eu, przewodniczący, Harry Hakoule. Młodzież NFE Kontakt, Stephen Christiansen, strona internetowa, youtofeurope.com. Europejskie Teologiczne Stowarzyszenie Zielonoświątkowe, EPTA, przewodniczący,
Symoufre Stadius, strona internetowa www.eptaweb.org. Konferencja Obudź się Europo 2022 roku. Od 31 sierpnia do 2 września 2022 roku konferencja Obudź się Europo gościła w kościele Filadelfia w Sztokholmie, Szwecja, z ponad 200 delegatami z 32 krajów Europy. Konferencja ta, zorganizowana pod auspicjami Europejskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, PEF, we współpracy z jej sieciami, a mianowicie Europejską Misją Zielonoświątkową, PEM, Młodzieżą Zielonoświątkową Europy, PYE, Europejskim Stowarzyszeniem Teologicznym Zielonoświątkowców, EPTA, podobnie jak w przypadku ruchu zielonoświątkowego w Szwecji. Była to pierwsza obecna konferencja po pandemii COVID-19. W atmosferze odnowionej wspólnoty i radosnego uwielbienia sesje plenarne obejmowały posługę Daniela Alma, Szwecja, Leonida Biruka, Białoruś, Michailo Panochko, Ukraina, Stefane Christiansena, Norwegia, Symoufre Stadiusa, Anglia, Daniela Costanzy, Belgia i Maxa Chismon, Nowa Zelandia, obejmujących różne obszary, takie jak boskie przywództwo, umacnianie nowego pokolenia, współczesne problemy teologiczne, docieranie do nieosiągalnych i szczególny czas modlitwy o pokój w obecnym kontekście wojny. Gość konferencji, dr Billy Wilson, przewodniczący Światowej Wspólnoty Zielonoświątkowej, PWF, mówił o znaczeniu Bożego namaszczenia, gdy służymy zniszczonemu światu, który potrzebuje uzdrowienia. Ołtarze były wypełnione, gdy zachęcał wszystkich uczestników do szukania nowego wyłania Ducha Świętego. Wszystkie dzienne tory prowadzone przez PEF, PEM, PYE i EPTA były bardzo licznie uczęszczane i inspirujące, o czym donosiło wielu uczestników. W czwartek rano PEF zorganizowało doroczne zgromadzenie ogólne, podczas którego przedstawiono roczne sprawozdania oraz wybór funkcjonariuszy i przedstawicieli regionalnych NFE tworzących nowe prezydium NFE do 2025 roku. Rok szczególne uznanie i docenienie wyrażono poprzez honorową tablicę pastore Pel Hornmark, który pełnił funkcję przewodniczącego PEF przez ostatnie 6 lat, i szczególne podziękowania dla szwedzkiego ruchu zielonoświątkowego za wsparcie finansowe, jakiego udzielili w ciągu tych lat. Dr Marek Kamiński, biskup Narodowego Ruchu Zielonoświątkowego w Polsce, został wybrany nowym przewodniczącym PEF, pierwszym w historii wybranym z Europy Wschodniej. Wszyscy delegaci konferencji zostali zaproszeni do przyłączenia się do modlitwy poświęcenia ofiarowanej nowemu prezydium podczas wieczornej sesji plenarnej, prowadzonej przez pastora Niklasa Piensocho, Kościół Filadelfia, i dr Billy Wilsona. Końcowa sesja plenarna została naznaczona ambitnym przesłaniem wygłoszonym przez nowo wybranego przewodniczącego, Marka Kamińskiego, o naszej odpowiedzialności, by wzrastać jako wierni słudzy na polu misyjnym, które mistrz nam powierzył, Europa ostatnim. Momentem była wieczerza, odzwierciedlająca naszą duchową jedność w Chrystusie i nasze postanowienie wspólnej pracy, gdy budzimy Europę mocą Ducha Świętego. Z wdzięcznością Panu za Jego wielorakie błogosławieństwo podczas całej konferencji oraz Kościołowi goszczącemu za serdeczną gościnność i hojność, wszyscy delegaci oczekują na przyszłoroczną konferencję, która odbędzie się w Warszawie, Polska, w dniach od 8 do 10 marca 2023 rok. Materiały audio z konferencji będą wkrótce dostępne na stronie konferencji www.wejkopeurope.net. Yeah.